Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dawno temu przywiozłem sobie piwa, znaczy nie, to nie tak dawno temu było, ale to było 5 maja kupione. No mamy już 10 czerwca, jak ja to nagrywam, jak wy to zobaczycie, to może już lipiec będzie. No nie, pewnie nie. 4 kolejne pilsy z Saksonii. Jeden z Landskrona, ale to nie jest, to jest inne piwo, bo to jest Edelbitter. Jeden z Freiberger, Brauhaus. Jeden z Bergquell z Pilsnera i to jest Browar Löbau. Notabene oni też produkują niemiecki porter, niedobry. I jeden taki no-name, Sachsen-Schlüsser Pils mit feinster Pilsner Braukunst, hergestellt für Sachsen-Schlüsser GBA. Natomiast to robi browar Einsiedler, tylko że w ogóle się nie przyznaje do tego piwa na swojej stronie, więc to można by powiedzieć, że to jakiś taki chyba kontrakt jest. Więc on wygląda najbardziej źle, najtaniej, chyba w ogóle był najtańszy. On kosztował, proszę ja was, Sachsen-Schlüsser, 52 eurocenty. 52 eurocenty. To jest, słuchajcie, 0,52 razy 4, 50, 2,34. Kapsel złoty golas, no ale czego się spodziewać za 52 eurocenty. Etykieta, no tak po taniości też. 3 kolory, zielony, biały i srebrny, no i czarny, no to 4. Ale pachnie przyjemnie, słodowo. A żeby to nie było tak jak z tamtym, wtedy też mówiłem, że o, w miarę nieźle, a potem go nie mogłem dopić. Dobra. Złociste, klarowne, śnieżno-biała piana. Nie ma się do czego czepić. Nie no, przyjemnie pachnie, naprawdę przyjemnie. Taki słodowo, z leciutką nutą chmielu bym powiedział. Za 2,30? Nie no, słuchajcie, to jest... Za 2,30 to jest naprawdę piękne piwo. Fajna słodowość. Taka chleb baltonowski, bo to już więcej niż bagietka. Więcej niż taka biała bułka, która od razu ci po prostu znika i nie zostawia smaku. Tylko właśnie już taki bardziej chleb baltonowski. No może przesadam tym chlebem baltonowskim. No ale chodzi mi o to, że no naprawdę jest tego słodu troszkę, jest goryczka, generalnie to wszystko raczej świeże, dość wysokie wysycenie, nie no słuchajcie, powiem wam, lekka korzenność tej goryczki, dobre piwo, to może tak zróbmy. Dobrze, no to Bergquell, czyli górskie źródło, jak rozumiem. Bergquell Brauerei Löbau. Pilsna, Fine Herb. I ten Bergquell na swojej stronie niestety, tego w ogóle na stronie nie było, a ten na swojej stronie z kolei nie podaje ekstraktu. Te dwa są podane, ale niestety Bergquell nie. Dość ładny kapsel, no przynajmniej firmowy, Lubauer Bergquell Brau Spezialitäten. Taki tam zamek, no może się podobać. Nie powiedziałem, to jest 5% alkoholu, ale to jest 5, to jest 4,9,4,9,5. To już są pomijalne jakby różnice. Wziąłem go na pierwszy ten, bo myślałem, że będzie piach, nie? Ale o dziwo jest Schlüsser. Sachsen-Schlüsser jest naprawdę spoko. Zobaczmy jak Bergquell albo Bergquell Pilsner. No już tak ładnie nie pachnie. Bardzo jasny, jaśniejszy mam wrażenie, dużo jaśniejszy niż ten Sachsen-Schlüsser, chociaż no myślę, że jaśniejszy. taki słomkowy, ale to niemiecki pilsach najbardziej prawidłowo. Drobno pęcherzykowa piana. No nie pachnie ładnie. Pachnie tak koncerniakowo. Spróbujmy. Ale w smaku. W pierwszym łyku korzenna goryczka. Albo inaczej, korzenna nuta chmielowa i jakaś niewielka goryczka. Jak to u Niemców, dość wysokie wysycenie. Dużo mniej słodowy niż Sachsen-Schlüsser, ale powiem, nie jest źle. Rześki. Troszeczkę tej słodowości tutaj jest. Dużo mniej niż w Sachsen-Schlüsser, ale nie jest to takie wytrawne do kości, że po prostu woda i goryczka. Nie. Jest trochę. No powiem wam. Uczciwe piwo. Uczciwe piwo. A ono kosztowało, już wam mówię, to jest Bergquell, 75 eurocentów. Czyli o 50% droższy niż ten. Czyli zamiast 2,30 to już 3 zł gdzieś, nie? No i Freiberger Herb Frisches Pils z browaru Freiberger Brauhaus z Freibergu w Sachsen, znaczy w Saksonii. Dobrze. Tutaj już na stronie mamy informację, że 11,6 Stammwürze, czyli ekstraktu. Dość ładny kapsel Freiberger Pils. Też z logo browaru, złoty, ale z napisami, znaczy z napisem, no z taką, no taki jak tutaj Freiberger Pils, nie? I on, o, to kosztuje 80 eurocentów. To już 3,50 na nasze. Oczywiście butelki wszystkie zwrotne, 8 eurocentów. Nikły, słabo pachnie. Też dość jasny, chociaż mam wrażenie, że ciemniejszy niż ten Bergquell. Drobno pęcherzykowa, śnieżno-biała piana, idealnie klarowny, chociaż coś tam pływa. Dobra. No i jest jakaś taka nuta słodowa z butą chmielu. Generalnie nie powala aromatem, ale nie jest źle. Spróbujmy. Wysokie wysycenie. No niby nieźle. Aczkolwiek z tych trzech mam wrażenie, że najbardziej bezpłciowy. No niby niemiecki pils, tak? Jest goryczka, jest wytrawnie, mało słodowości. Jest dość wysokie wysycenie. No goryczka mam wrażenie, że... No nie, jest. Mam wrażenie, że nieco metaliczny, ale to może być charakterystyka niemieckiego chmielu. No, albo... Nie, chyba jednak nie jest żelazisty. Jakiś taki mało wyrazisty. Taki bezpłciowy troszkę, nie? Znaczy on nie jest zły. Ale mam wrażenie, że z tych trzech chyba jednak najsłabszy. No i słuchajcie, tutaj Edelbitter mit 5 Hopfensorten. Elegant Hopfiges, także Landskron tutaj na bogatości. Mamy informację, że mit den Hopfensorten, Herkules, Perle, Tradition, jak to po niemiecku powiemy, Tradition, nie wiem jak oni by to jakby to Niemiec wymówił, Tradition, Cascade amerykański und Mandarina Bavaria, czyli widzicie, nowofalowe już piwo, tak? To znaczy dwa nowofalowe chmiele. Hallertauer Tradition. Może Tradition mówią, nie wiem jak Niemcy by powiedzieli. Ein extra hopfenaromatisches Meisterwerk mit 36 Bittereinheiten. IBU. 36 IBU. No nie tak dużo w sumie, no ale z prywatnego Landskron, z pięknego Görlitz. Tu z kolei mamy na stronie browaru, że to jest ekstrakt 11,9, czyli już praktycznie taka solidna 12. Mamy tu konkurs, że można wygrać Volkswagena T-Crossa. Mamy też napisy po polsku. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel, wyciąg z chmielu, ważone zgodnie z niemieckim prawem czystości. Czyli Reinheitsgebot. Bardzo ciekawy kapsel, bo ten Landskron Pilsner, pamiętacie, jeśli pamiętacie, jak nie to odsyłam, miał takie tam widoczki z Görlitz, a tutaj mamy herb. Nie wiem, czy to jest herb Görlitz, czy to jest herb Saksonii. Saksonii na pewno nie. No taki, prawda, czarny lew na żółtym tle. Ciekawy, ładny kapsel. To powinno być najlepsze, jest też najdroższe. 90 eurocentów. Czym to pachnie? No coś tam pachnie, ale tak bym powiedział, że nie wiem czym. Niczym konkretnym taki. Tu już taka ładna, złocista barwa, czyli podobne do tego Sachsen-Schlössera. Dużo ciemniejsze niż te dwa. Idealny klar, drobno pęcherzykowa, śnieżno-biała piana. Wygląda dobrze. No, rzeczywiście, rzeczywiście. Czuć takie troszkę tą nową falę, czuć. Ale co to za zapach? No ale czuć, że to nie jest taka klasyka. Tak, no może i mandarynka? Może i mandarynka? Tak, taki pomarańczowy cytrus, nie? No może pomarańcza, może mandarynka, ale w sensie nie grejpfrut. Nie są to jakieś takie cytryny, cytrusy, tylko właśnie taki dość ciężki, albo dobra, taki pomarańczowy aromat właśnie kojarzący się z mandarynką. No to myślę, że to mandarina Bavaria. Dobra, spróbujmy. Jest goryczka. Konkret. No, nawet taka już w pierwszym łyku, już nawet taka, nie powiem, że męcząca, ale no już w pierwszym łyku wyraziście zaznaczona. Rzeczywiście ja do końca nie wiem, o co mi chodzi z tym Edelbitter, nie? Co to ma znaczyć? Edel to jest chyba kunsz, tak? Edelmeister to jest kunsz, tam mistrz. Nie, Edel to jest prastary chyba, tak? Czy nie, nie. Ur to jest prastary. Czekajcie, bo ja już zgłupiałem. Na pewno tego Edela sprawdzałem przy okazji Edelmeistera właśnie. I to jest szlachetny. A, szlachetny. To jest szlachetny. Nie zdążyłem pisać. To jest szlachetny. Chyba. No już sprawdzę to jednak. Tak. Edel szlachetny. Więc Edelbitter, czyli szlachetnie, no, goryczkowy. Oczywiście to jest tak muśnięte tym, ale do czego ja zmierzałem z tym Edelbitterem? To ma taką goryczkę troszkę w stylu tych nalewek ziołowych, takich, wiecie, tych takich właśnie niemieckich. Niemieckie nalewki ziołowe, nie? Takie na trawienie. Albo na taki sznaps, nie? Znaczy, czy ono jest dość ziołowe. Mimo tych nowofalowego aromatu tej mandaryny, to generalnie ono sprawia wrażenie takiego naprawdę mocno goryczkowego w ziołowym stylu piwa z taką długą, może nie męczącą, ale jednak konkret goryczką taką właśnie ziołową, a nawet taką nalewkową. No powiem wam, że muszę sobie tutaj podolewać, ale bym powiedział, że chyba najlepiej mi ten Sachsen-Schlüsser smakował paradoksalnie. I tutaj z tym Edel Edelbitterem też bym powiedział, że chyba Pilsner z Landskrona był fajniejszy, ale to widzicie, to już go nie porównałem, więc ten. Sachsen-Schlüsser. No oczywiście, z czasem wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy. No, w porównaniu do Edelbittera, no to on już w ogóle goryczki nie ma. Ale generalnie dalej obstaję przy tym, że jest to niezłe piwo. Jak na to, jak wygląda i ile kosztuje, to jest naprawdę niezłe. Bergquell. Coś ciekawego, coś niefajnego w aromacie wyszło. Jakiś taki koci mocz. Autentyk. No. W smaku jest nieźle. Nadal. Ale w aromacie nie fajnie. Dobra, Freiberger. On wypadł gorzej niż te dwa wcześniej. No mam wrażenie, że ten Freiberger jest taki bezpłciowy, tak? Troszkę koncerniakiem daje. Troszkę bardzo. Znaczy, myślę, że polskie koncerniaki zbliżają się do tego poziomu. Ale może przeceniam ich możliwości. Ono nie jest bardzo złe. Znaczy, jakby polskie koncerniaki tak smakowały, to by nie było bardzo źle. No i Edelbitter. No zdecydowanie najbardziej goryczkowy. Dość ciekawy, aczkolwiek wam powiem, że tutaj nie jest napisane Pilsner, nie? To są pilsy, to jest takie coś bardziej, coś innego, nie? I on mnie troszkę męczy, jednak. Znaczy miłośnikom goryczki polecam, bo jest jebitna goryczka, ale czy to mi pasuje, czy to mi się podoba w porównaniu na przykład tych dwóch? To nie wiem, powiem szczerze. To jest trochę piwo z innej kategorii, tak? To znaczy, ono jest, to nie jest taki klasyczny pils. To jest pils bardzo gorzki. Jak ktoś takiego szuka, to Edelbitter naprawdę z Landskrona będzie dobry. Powiem tak. No chyba ale on kocim moczem śmierci. No dobra. Każde jest inne. Każde jest inne. No chyba ten Sachsen-Schlüsser. Paradoksalnie taki no-name za 2,30. Ty, on porzeczkami normalnie pachnie. Albo tym. Nie porzeczkami. Malinami. Ale skąd maliny? Nie powinien. Normalnie taką konfiturą malinową. Ten zdecydowanie źle pachnie, ale smakuje w miarę nieźle. Ten bezpłciowy. Ten bardzo gorzki, ale nie do końca w przyjemny sposób. To dzisiaj tak bez szału bym powiedział. Znaczy one wszystkie są w miarę niezłe, ale tak żeby się zachwycić, to każdy ma jakieś problemy. No ten tutaj nie wiem skąd mu ta malina wyszła. Czy to niby jest nawet fajne, ale w pilsie to nie za bardzo. Ale chyba jakbym miał wyróżnić, to bym wyróżnił te dwa. Czyli powiedzmy, że pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Ale tak bez przekonania tę kolejność podaję. W każdym razie za te pieniądze to naprawdę każde z nich jest lepsze praktycznie niż polski koncerniak. Freiberger najbliżej polskiego koncerniaka, ale takiego w szczytowej formie. Wasze zdrowie. Zum Wohl.